Kończy się rok, więc wypadałoby powiedzieć coś optymistycznego. Ale ja zawsze byłem przekorny. Tak więc, zamiast coś optymistycznego, powiem coś pesymistycznego. Chciałbym mianowicie dzisiaj z Wami porozmawiać na temat, dlaczego Polska przestanie istnieć. I ktoś zapyta, drogi kolego. A ty jesteś jakimś prorokiem, Bóg ci coś objawił, albo masz może w domu szklaną kulę, że ty wywróżyłeś, yy, jaka będzie przyszłość. Skąd ty w ogóle wiesz, czy Polska będzie istnieć, czy nie będzie istnieć? Moi drodzy, jeżeli niebo jest zasłane chmurami gradowymi, to nie trzeba być prorokiem, żeby przewidzieć, że może być burza. I tak samo jest z pewnymi symptomami, które pojawiają się w naszym narodzie i które bezsprzecznie świadczą o tym, że nasz naród przestanie istnieć, wyginie i zostanie zastąpiony, znaczy to terytorium zostanie zastąpione przez jakiś inny naród mądrzejszy od nas. I dzisiaj chciałbym rozpocząć od tego, że przedstawię Wam te symptomy. Natomiast Cały film zakończę taką refleksją, czy jest w ogóle jakaś możliwość, żeby tę tendencję odwrócić. Bo ja nie mówię tutaj o możliwości, ja tutaj mówię o pewniku. Polska z całą pewnością przestanie istnieć. To nie jest wariant, to nie jest możliwość, tylko to jest fakt. Jeżeli nic się nie zmieni, z całą pewnością Polska przestanie istnieć, a to terytorium zostanie zastąpione przez jakiś inny naród. I dlatego, po pewnych symptomach, po pewnych dowodach, które Wam przedstawię, że tak z całą pewnością się stanie, chciałbym przez krótką chwilę zastanowić się, czy jest przynajmniej minimalna szansa na to, żeby coś mogło się zmienić, żeby tę tendencję odwrócić i by nasz naród mógł przetrwać. A więc do dzieła. Moi drodzy, najpierw chciałbym porozmawiać z Wami o dzietności. Co to jest dzietność? Dzietność to jest liczba dzieci, które przypadają na jedną kobietę. Innymi słowy, ile jedna kobieta jest w stanie urodzić dzieci, ile urodziła dzieci. I zobaczcie na ranking, na ranking dzietności. Na świecie istnieje 224, istnieją 224 państwa i pod względem dzietności Polska znajduje się na 212 miejscu. To znaczy na jedną kobietę przypada 1,3 dziecka, a przynajmniej tak było w roku 2014, dlatego że ten wskaźnik jeszcze bardziej się pogorszył i w tym momencie oscyluje gdzieś w okolicach 1,2. Zobaczymy, jakie będą długotrwałe skutki tzw. pandemii, kiedy ludzie, czując się zagrożeni, czując niepewność jutra, w ogóle powstrzymali się przed decyzją o posiadaniu dzieci. Zatem stan na chwilę obecną jest taki, że jedna kobieta w Polsce rodzi około 1,2 dziecka. Co to oznacza w praktyce? To oznacza, że jeżeli w pierwszym pokoleniu mamy grupę osób 200, osób, 200 osób, czyli 100 mężczyzn i 100 kobiet, to po 25 latach będzie tych osób 120, czyli 60 mężczyzn i 60 kobiet. Po kolejnych 25 latach to, będzie, to będą 72 osoby. A po 100 latach. Z tych 200 osób zrobi się 25 osób. Słuchajcie, posłuchajcie wyraźnie, uważnie. Jeżeli w pierwszym pokoleniu mamy 200 osób, to po 100 latach, z tych 200 osób, będziemy mieli 25 osób, 25 urodzeń. To jest 8 razy mniej jest 8 razy mniej. To jest. Hekatomba. To jest zagłada biologiczna, to jest wyniszczenie biologiczne narodu. No dobra. Ale to za 100 lat, za 100 lat nas nie będzie. Po nas choćby potop. Moi drodzy. W chwili obecnej w Polsce pracuje wyż demograficzny z lat 80. I. Na jednego emeryta przypada około trzech pracowników. Czyli na tego jednego emeryta, który już dostaje w tym momencie głodową emeryturę, pracują trzy osoby, żeby on mógł tą emeryturę dostać. Kiedy ten wyż demograficzny przejdzie na emeryturę, proporcje się odwrócą. To znaczy, na Twoją emeryturę będzie pracować. Jedna trzecia pracownika, czyli jeden pracownik będzie musiał zapracować na trzech emerytów, na trzech emerytów. Jeżeli dzisiaj minimalna emerytura to jest około tysiąca kilkuset złotych, to wtedy ona będzie się musiała zmniejszyć do około 300 zł, innego wyjścia nie ma. Jeżeli dzisiaj do specjalisty, na przykład do kardiologa, czekamy kilka miesięcy, na przykład pół roku. To wtedy na wizytę do specjalisty będziesz czekał tyle, że się nie doczekasz w ogóle. Jeżeli dzisiaj to, że karetka do kogoś nie przyjedzie, to jest incydent i o tym piszą w gazetach, o tym mówią w telewizji, to wtedy będzie to normą. Dlatego, że Polska stanie się państwem upadłym, a w państwie upadłym. Tak jak na przykład dzisiaj na, na Ukrainie, nic nie działa, nic nie działa. Takie będą skutki: wyniszczenie biologiczne narodu oraz przekształcenie się Polski w państwo upadłe pod każdym względem pod względem socjalnym, humanitarnym, kulturowym i każdym innym. Kolejna rzecz. Kolejna rzecz, moi, moi drodzy. A więc pierwsza, pierwszy symptom upadku naszego narodu to jest dzietność. To jest dzietność. Drugi, drugi symptom, brak elit. Na zdjęciach macie elity Wielkiej Brytanii. To jest mąż po, po, po lewej stronie, to jest mąż królowej angielskiej, a po prawej stronie to są nasze elity to są nasze elity. Pan prezes Jarosław Kaczyński. I opowiem wam dwie historie. Opowiem wam dwie historie. Mianowicie przeczytałem w internecie, że książę Filip, mąż królowej angielskiej jechał sobie swoim samochodem po brytyjskiej autostradzie i jechał bez zapiętych pasów. Złapała go policja, i zgadnijcie co się stało. Wlepili mu mandat, a on położył uszy po sobie i zapłacił ten mandat. Nie tak dawno z kolei w Polsce pan Jarosław Kaczyński wlepiał mandaty w wysokości 500 zł emerytkom, które odwiedzały groby swoich mężów w czasie tak zwanej kwarantanny, czyli takiego bezprawnego, niezgodnego z prawem, niezgodnego z konstytucją, zakazu przemieszczania się, wychodzenia z domu, przemieszczania się po ulicach. Więc bezprawnie wlepiał tym staruszkom 500 złotych mandatu, to czasami dla nich było pół emerytury, czasami jedna trzecia emerytury, czyli dokładnie tyle, ile one muszą mieć, żeby w ogóle przeżyć, żeby nie umrzeć z głodu. I w tym samym czasie... On pojechał na grób swojej matki, swoją limuzyną, z obstawą, gdzie jako jedynego wpuszczono go na cmentarz. Rozumiecie już, co mam na myśli: że Polska nie ma elit, nie ma mężów stanu, nie ma ludzi, którzy mają poczu a takie elementarne poczucie przyzwoitości. Najzwyczajniej. Rządzą nami ludzie, którzy no, nie, mają, nie mają honoru, nie mają wstydu, nie mają poczucia yy, takiej solidarności z narodem po prostu my nie mamy elit. A jeżeli nie ma elit, nie ma państwa, dlatego że państwo opiera się na elitach. Ja wiem, że to może źle zabrzmi. Ja wiem, że może słowo elita w Waszych uszach będzie brzmieć nieelegancko. No nikt nie chce myśleć, że jest jakaś elita, a my jesteśmy tą szarą masą i te elity mają nami rządzić. Ale moi drodzy, jeżeli wy wierzycie w anarchię, jeżeli wy wierzycie, że społeczeństwo jest w stanie przetrwać, jeżeli nie ma kierownictwa, to jesteście w błędzie. Bo nawet jeżeli pojedziecie na kemping i będziecie mieli wiel wieloosobowy namiot, i będziecie chcieli ten namiot rozłożyć, to musi się znaleźć ktoś, kto będzie tą pracą koordynował. Musi być ktoś, kto powie: Podtrzymaj ten sznurek, a ty stań tam, a ty naciągnij, a teraz do góry ten namiot. Musi się ktoś taki zna znaleźć. I zawsze się znajduje. Społeczeństwo bez warstwy osób, które tym społeczeństwem zarządzają, to jest utopia. Ono nie może się ziścić, taki plan nie może się zdarzyć, on nie może się powieść. Na 100% społeczeństwo pozbawione elity upadnie i zostanie zastąpione przez inne społeczeństwo, które tą elitę jest w stanie wytworzyć. I teraz jedne narody mają elity o określonej wartości, tak jak na przykład Brytyjczycy, a inne elity. Tak jak na przykład Polska, która jest państwem postkolonialnym, która jest państwem zdegenerowanym, gdzie przez stulecia okoliczne narody wyniszczały nasze elity, Polska stała się państwem, gdzie rządzi nami po prostu hołota. I w tym momencie, mając taką pseudoelitę, która nakłada na staruszkę mandat, a sama wjeżdża na cmentarz w ob z obstawą, łamiąc wszystkie zalecenia i wszystkie przepisy, nawet te, które sama ustanowiła. Taka elita nie jest w stanie, nie jest w stanie poprowadzić narodu do czegoś więcej niż zagłada. Niż zagłada. Kochanie, trze kochani, trzecim symptomem tego, że Polska upadnie, jest brak społeczeństwa obywatelskiego. Na zdjęciu macie stok narciarski i no, zapytacie pewnie, a skąd to się wszystko bierze? Skąd, to się, skąd, skąd ja wpadłem na pomysł, że tutaj jakieś społeczeństwo obywatelskie, a tutaj jakiś stok narciarski, jacyś narciarze jeżdżą i tak dalej? i drodzy, to nie jest przypadkowe. Nagrywam ten filmik w grudniu 2020 roku, kiedy szaleje tak zwana pandemia i wprowadzane są kolejne obostrzenia. I nie tak dawno, dosłownie kilka dni temu, wysłuchałem wypowiedzi właściciela firmy, właściciela, który prowadzi właśnie taki stok narciarski, z tego się utrzymuje. Mianowicie na początku grudnia rząd zapewnił go że będzie mógł w tym roku pracować, że jego stok będzie otwarty. Oczywiście będzie musiał wprowadzić jakieś tam obostrzenia sanitarne, ale będzie mógł pracować. Więc on, pełen entuzjazmu, zaczął przygotowywać ten stok do przyjęcia narciarzy, do przyjęcia turystów. Zaczął go naśnieżać. Zaczął ustawiać tam różnego rodzaju osłony, barierki, wynajął pracowników, którzy będą to wszystko obsługiwać. Generalnie przygotowywanie takiego stoku to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych. A w ogóle, żeby taki stok naśnieżyć, to jest wydatek rzędu kilkuset tysięcy złotych. A więc on, będąc zapewnionym przez rząd, że tak, tak, są obostrzenia, ale ze względu na to, że Pan prezydent się wstawił za wami, to będziecie mogli w tym roku pracować i będziecie mogli ten stok dla turystów otworzyć. Kiedy oni, czyli właściciele Stoku, już wydali swoje oszczędności, oszczędności, za które mogliby żyć przez najbliższy rok, kiedy już wydali na naśnieżenie tego stoku, kiedy już wydali te pieniądze, żeby ten stok przygotować. Przyszedł minister i powiedział, sorry, nie będziecie mieć otwartych stoków w tym roku. Zamykamy sto stoki. Moi drodzy, czy wyobrażacie sobie, że coś takiego mogłoby się zdarzyć w Szwajcarii? Nawiasem mówiąc, zarówno na Słowacji, jak i w Szwajcarii stoki będą otwarte. Ale nie o tym mówimy. Nie o tym mówimy. Nie mówimy w ogóle o pandemii. Nie mówimy, czy to jest słuszne, czy niesłuszne, czy to jest dobre, czy niedobre. Nie o tym mówimy. Mówimy o tym. Czy wyobrażacie sobie, że w Szwajcarii rząd na początku grudnia mówi będziecie mogli pracować, więc naśnieżajcie stoki, przygotowujcie się, a kiedy ci ludzie wydadzą ostatni grosz, wydadzą wszystkie swoje oszczędności, żeby przygotować swoją firmę do pracy, wychodzi ten sam minister i mówi, sorry, nie będziecie pracować, zamykamy wam firmę. Już pomijam fakt, że zakaz pracy jest oczywiście sprzeczny zarówno z prawem stanowionym, jak i z prawem Bożym, dlatego że praca to życie. Jeżeli ktoś nie pracuje, jeżeli ktoś nie może zarobić na swoje utrzymanie, to koniecznie, koniecznie musi dostać pełne utrzymanie od tego, kto wydał zakaz pracy. Jeżeli ktoś mówi, nie możesz pracować, a po drugie, nie dam ci nic, albo dam ci. Minimalną jakąś kwotę, żeby nagłośnić tę sprawę w mediach, to taki człowiek popełnia po prostu przestępstwo. Zakaz pracy, który wydał rząd niektórym branżom, niektórym pracownikom branży turystycznej, eventowej, ślubnej. Fitness, stokom narciarskim, hotelom, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj lista jest bardzo długa. Ten zakaz jest bezprawny. I on jest bezprawny zarówno w świetle prawa stanowionego, świeckiego, jak i w świetle prawa Bożego. Bo prawo Boże zabrania odebrania komuś środków do życia. Bo w ten sposób skazujemy go albo na śmierć głodową, albo skazujemy go na to żeby on kradł. No chyba że ma jakieś oszczędności, jakieś zaskurniaki, będzie wyprzedawał, prawda? No to wtedy jeszcze troszeczkę przeżyje. Ale niechybnie zakaz pracy prowadzi do tego, że ktoś musi albo zacząć kraść, albo umrzeć. Więc jest to zakaz absolutnie bezprawny. Ale pomijając to, nawet przyjmując, że są uzasadnienia takiego zakazu, nawet przyjmując tę retorykę, którą jesteśmy karmieni, to taka zabawa ludźmi, że na początku miesiąca mówimy przygotowujcie się, wydawajcie wasze pieniądze na przygotowanie stoków, a pod koniec miesiąca nie możecie pracować. To to jest niewyobrażalny skandal. Niewyobrażalny skandal w Szwajcarii. Nie wiem, co by zrobiono z tymi ludźmi. Nie wiem, to byłby koniec takiego polityka, to byłby po prostu koniec jego kariery. On by został zdjęty z afisza. On by nie mógł w ogóle funkcjonować. Takim ludziom nie podaje się ręki. Takim ludziom nie podaje się ręki. Z takimi ludźmi się nie utrzymuje stosunków towarzyskich. Z ludźmi bez honoru. Bez poczucia sprawiedliwości, bez poczucia przyzwoitości. A dlaczego tutaj było to możliwe? Dlaczego tutaj można z narodem, można z ludźmi zrobić wszystko? A no dlatego, że nasze społeczeństwo jest postkolonialne jesteśmy niewolnikami, którzy nie potrafią się zorganizować, którzy nie potrafią się przeciwstawić tym, którzy czynią im krzywdę. Którzy nie potrafią wyłonić spośród siebie liderów, którzy będą w stanie zadbać o ich interesy, którzy nie potrafią powiedzieć nie, którzy zgadzają się na wszystko, zgadzają się nawet na to, żeby ich niszczono. Moi drodzy, trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Być może te słowa są gorzkie. Być może te słowa kogoś obrażają, nawet, no bo nikt nie chce o sobie myśleć jako o bezmózgim niewolniku, ale niestety taka jest prawda. Nasz naród pozwala na takie traktowanie, więc dlatego jest tak traktowany. Rozumiecie? To nie jest kwestia tylko elit. Również, oczywiście, to, że nasz naród nie ma elit ma urze elity. Ale to jest również kwestia tkanki tego narodu, to, że najcenniejsze składniki tego e, n, narodu były eksterminowane przez stulecia, zarówno w czasach stalinowskich, zarówno w czasie II wojny światowej, w w wo w czasie wo wojny światowej, w czasie powstań, w czasie wielu wydarzeń historycznych. Poprzez masową emigrację najbardziej zaradnych i najzdolniejszych ludzi za granicę w latach 80., w latach 90., w latach 2000., zostali tylko tacy, którzy pozwalają na wszystko. I dlatego, że my pozwalamy na wszystko, to ci, którzy nami rządzą, mogą sobie na wszystko pozwolić. Czy jest jakaś recepta? Czy jest jakaś iskierka nadziei? Czy możemy spodziewać się lepszego jutra? Czy to, że wyginiemy biologicznie, że zostaniemy zniszczeni gospodarczo, że będą sobie o nas wycierać buty, to jest pewnik? Czy jednak może się zdarzyć coś, co zmieni tę tendencję, co odmieni nasz los, że coś się zacznie dziać? Zapomnijcie, że przyjdą wybory i wybierzemy lepszą władzę. Nie wybierzemy. Elity będą takie same. One będą miały inny szyld, one będą miały inną nazwę, ale to będą te same łże elity. Ale czy może coś się zmienić? Popatrzcie na tę mapę. Jak myślicie, yy, czego to jest mapa? Na kolorowo zaznaczone jakie państwa? No. Jak się łatwo domyślić, najbogatsze w Europie. Mamy tak: Szwajcarię, mamy Niemcy, mamy Holandię, mamy Wielką Brytanię, mamy Islandię, mamy Norwegię, Szwecję, Finlandię a więc te państwa, do których się emigruje to, a więc te państwa, do których nasi rodacy uciekali, żeby zarobić jakiekolwiek pieniądze na utrzymanie. Ale powiem wam, że te państwa, które są zaznaczone na kolorowo, mają jeszcze jedną cechę. Tak, są bogate, są stabilne, mają skuteczne sądy, mają sądy, do których obywatel może pójść i faktycznie uzyskać jakąś pomoc. Ale one mają jeszcze coś, jeszcze jedną rzecz wspólną. Mianowicie, to są państwa protestanckie. To są państwa protestanckie. Wszystkie pozostałe są albo katolickie, albo ateistyczne. A to są państwa protestanckie. Przypadek? Popatrzmy na zaoceanem. Mamy Amerykę Północną i państwa stabilne, państwa zamożne. Państwa, gdzie nie ma kolejek do lekarzy to są Stany Zjednoczone i Kanada, a państwo upadłe, państwo gdzie szaleje bieda, ubóstwo, gdzie do lekarza nie ma po co iść, gdzie y, ludzie umierają na ulicach, gdzie jest olbrzymia przestępczość to Meksyk i inne mniejsze państewka y, Ameryki Łacińskiej. Przypadek? Czyżby? Nie, kochani, to nie przypadek. I to nie jest tylko moje zdanie. O tym pisał chociażby wybitny e, niemiecki uczony, niemiecki socjolog e, Max Weber. E, mapa protestantyzmu pokrywa się z mapą państw cywilizowanych. Tam, gdzie Wprowadzono w życie zasady biblijne, bo do tego się sprowadza protestantyzm tam ludziom zaczyna się żyć lepiej. Biblia dodaje rozumu, biblia podnosi na nogi, biblia zmienia optykę patrzenia na różne kwestie. I te narody, które oparły swoją państwowość, Oparły swoje funkcjonowanie na piśmie świętym, poszły do góry, odniosły sukces, uporządkowały swoje sprawy, stanęły na nogach. Natomiast te państwa, które odrzucają Biblię, a y kierują się y zasadami, które są z nią sprzeczne, niestety idą na dół. Nie są w stanie się zorganizować, nie są w stanie zadbać o własne interesy. Jasne, wy możecie mówić, że to jest przypadek, ale spójrzcie prawdzie w oczy. Gdyby chodziło o jedno państwo, to można by mówić o przypadku, ale tutaj mamy szereg dowodów. Tutaj mamy całą mapę, gdzie zamożność, stabilizacja, sprawiedliwość, Pokrywa się z mapą państw, w których Biblia ma jakąś wartość, gdzie naród odwołuje się do Biblii. To nie znaczy, że cały naród jest nawrócony, to nie znaczy, że ten naród to uczniowie Chrystusa, ale że znaczna część, przynajmniej w historii tego narodu, znaczna część społeczeństwa opierała swoje wartości na Biblii i dzięki temu. Oddziaływała na całe społeczeństwo, które nasiąknęło tymi wartościami. Zobaczcie, co Biblia sama o sobie mówi. W drugim liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale, apostoł Paweł pisze do swojego najbliższego współpracownika takie słowa: Już od dzieciństwa znasz pisma święte, które mogą napewnić cię mądrością, prowadzącą do zbawienia przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Każde pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, upominania, poprawiania, wychowywania w sprawiedliwości, tak aby człowiek Boży był doskonały, zdolny do każdego dobrego czynu. Zdolny do każdego dobrego czynu. A więc pisma święte napełniają mądrością. Nape napełniają mądrością pojedynczych ludzi i napełniają mądrością całe narody. Naród mądry nie uczy swojej młodzieży, jak się zabezpieczać przed ciążą, tak jakby ciąża była czymś, przed czym trzeba było się zabezpieczyć, tak by dzieci były zagrożeniem, przed którym młoda kobieta koniecznie musi się zabezpieczyć. I te młode kobiety wkraczają w dorosłe życie z takim przekonaniem, że one muszą się zabezpieczyć. Przed posiadaniem dzieci, bo te dzieci zaraz wyskoczą z ich brzucha i je pożrą. Mądre narody tego nie robią. Mądre narody nie odbierają pieniędzy tym, którzy pracują i nie dają tym, którzy nie chcą pracować. Mądre narody nie uczą ludzi żebractwa, nie sprowadzają narodu do. Roli klienta opieki społecznej. Mądre, mądre narody promują przedsiębiorczość, promują pracowitość, promują etos pracy, promują zakładanie firm, promują pracę na własny rachunek, promują i dążenie do czegoś lepszego. Zauważcie, że kiedy do Polski yy, przyjechało bardzo wielu olendrów prześladowanych, w krajach Europy Zachodniej ze względów religijnych. Oni się osiedlali głównie w, w dorzeczu Wisły. Ich krowy dawały więcej mleka, ich gospodarstwa rolne były ładniejsze, ich chaty były czystsze. Dlaczego? Bo Biblia dodaje mądrości, Biblia uczy rozumu, Biblia uczy życia i tak prowadzi do zbawienia przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Przede wszystkim ona ma ten wymiar religijny, przede wszystkim ukazuje ludziom drogę zbawienia, ale nie tylko. Nawet jeżeli poganie zaczynają stosować biblijne zasady w swoim życiu, to z automatu zaczyna im się lepiej wieść. Narody, które nie są nawrócone, ale ze względów historycznych Opierają zasady swojej państwowości na piśmie świętym, na zasadach zawartych w Biblii, są zamożniejsze, są bardziej sprawiedliwe, są lepiej zorganizowane. Małżeństwo, które opiera swoje życie właśnie na zasadach pisma świętego, będzie małżeństwem trwalszym i bardziej szczęśliwym. Dzięki Biblii, dzięki Słowu Bożemu, wszystko działa lepiej. Firma działa lepiej, państwo działa lepiej, rodzina działa lepiej, naród działa lepiej. Słowo Boże, kiedy dotyka się człowieka, uzdrawia każdą dziedzinę jego życia, nie tylko jego duchowość, ale jego cielesność również. Świat, w którym ten człowiek żyje, staje się lepszy. Otoczenie, w którym on funkcjonuje, staje się lepsze. Dlatego, że Biblia napełnia mądrością. Dzięki Biblii ludzie zaczynają myśleć, dzięki Biblii ludzie zaczynają zadawać pytania, dzięki Biblii ludzie przestają być masą baranów prowadzonych przez wilki. Dzięki Biblii ludzie zaczynają myśleć, zaczynają mówić, halo, halo, nie wolno Wam tak z nami postępować. Biblia. Przydaje godności człowiekowi. Biblia podnosi go na wyższy poziom. Jeżeli człowiek zna Biblię, jeżeli naród zna Biblię, to zaczyna się upominać również o swoje prawa. Zaczyna się upominać, żeby był traktowany zgodnie z tym, co w tej księdze jest napisane. Biblia jest zdatna do poprawiania. Wszystko jest poprawione dzięki Słowu Bożemu. Tak jak powiedziałem, naród, rodzina, życie prywatne, życie zawodowe, do wychowywania w sprawiedliwości. Biblia uczy sprawiedliwości. W państwach, w których Biblia ma jakiekolwiek znaczenie w których prezydent przysięga na Biblię, sąd faktycznie może ochronić człowieka przed zakusami wszechmocnego urzędnika. W Polsce przedsiębiorcy się wieszają z powodu decyzji jakiegoś urzędasa, który potrafi w okamgnieniu zniszczyć cały dorobek ich życia. Biblia sprawia, że ludzie zaczynają być zdolni do każdego dobrego czynu. Słowo Boże Uzdalnia do dobrych czynów, dzięki czemu społeczeństwo jest coraz bardziej odpowiedzialne za powierzone im dobro. Naród nie myśli: Moja chata z kraja, po mnie choćby potop. Zadłużymy się, nabierzemy kredytów, a nasze dzieci niech sobie spłacają. Nie. Biblia uzdalnia do każdego dobrego czynu, uzdalnia do odpowiedzialności za innych. Moi drodzy, czy w takim razie jest jakaś szansa dla narodu polskiego? I tak, i nie. Ta szansa nie zależy od tego, kto wygra wybory za dwa albo za trzy lata. Ta szansa zależy tylko i wyłącznie od tego, czy naród polski zacznie czytać Biblię. Czy stanie się narodem biblijnym? Nie mówię, że wszyscy, nie mówię, że 50%, ale czy 20% Polaków zacznie czytać Biblię? A kiedy zacznie czytać Biblię, otrzyma niezwykłą moc, otrzyma niezwykłą wiedzę, wiedzę, która jest kluczem do ratunku, do rozwoju, do sukcesu. Do Was należy wybór. Czy chcecie dalej być? Niewolnikami? Czy dalej chcecie być tak traktowani? Czy dalej chcecie żyć w kraju, w którym było źle, jest źle i najprawdopodobniej będzie źle? Czy chcecie stać się narodem cywilizowanym? Czy chcecie stać się społeczeństwem obywatelskim? Czy chcecie odmienić swoje lokalne społeczności, ale również swoje rodziny, swoje miejsca pracy w taki sposób? Że to zacznie działać w taki sposób, że to zacznie generować dobre czyny, w taki sposób, że to zacznie generować sprawiedliwość. Od tego narodu i od zmiłowania Bożego to wszystko zależy. Jeżeli naród polski nie sięgnie po Biblię, nie zacznie jej czytać i nie zacznie kształtować swojej mentalności w oparciu o nią, to przyszłość będzie taka, jak Wam przedstawiłem, wyniszczenie biologiczne i upadłe państwo. Jeżeli Ty chcesz zrobić pierwszy krok, jeżeli chcesz być tą pierwszą kroplą, która spadnie na tą wyschniętą ziemię, sięgnij po Biblię, zacznij czytać, zacznij zmieniać swoje spojrzenie na świat w oparciu o te zasady, które są owocem, Przemyśleń wielu pokoleń, natchnionych przez Ducha Świętego. Zacznij karmić się tym słowem, zacznij zmieniać swoją mentalność, zacznij promieniować na zewnątrz dzięki temu, co tam przeczytałeś. A jeżeli chciałbyś czytać Biblię razem z nami, to zapraszam Cię na stronę www.j1213.org, znajdziesz tam wiele narzędzi które pozwolą ci tę Biblię zrozumieć jeszcze lepiej. A tymczasem do usłyszenia.